Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym cyklu na moim kanale. Show business to takie miejsce wzlotów, wielkich sukcesów, chwały, blichtru, ale także i wielkich upadków, dramatów. Są takie postaci, o których odejściu mówi się więcej niż o ich życiu, ale do nich na pewno nie należy Violetta Villas, choć żyła pięknie, wykwintnie. Dla niektórych szokująco, dla niektórych nie do zaakceptowania. Bajkowo to jednak wiele osób zszokował kres tego życia. Mówiono, że Violetta Villas przerosła jej kariera, ale nawet jeśli tak było, to w jaki sposób zakończyła swoje życie naprawdę jest druzgocące. Dziś chciałam Wam opowiedzieć właśnie o ostatnich latach, ostatnich chwilach Violetty Villas, bo po latach sąd uznał, że była ofiarą fizycznego i psychicznego znęcania się. I choć miała liczne grono przeciwników, miała także chyba jeszcze większe grono wielbicieli. Wiele osób chciało jej pomóc. Myślę, że dzisiejsza historia będzie też przykładem tego, że ciężko pomóc komuś, kto do końca tego nie chce. Ale już przed śmiercią, ale także po niej, Violetta Villas stała się tematem sensacyjnych doniesień tabloidów, a fani i czytelnicy zastanawiali się, po czyjej stronie w sporze, który jej towarzyszył, stanąć. Myślę, że po latach od jej śmierci już nie ma wątpliwości, która strona tego sporu była tą właściwą do opowiadania się. I dlatego dopiero teraz robię ten odcinek, bo zdecydowanie bardziej wolę opowiadać o jej pięknym życiu, o jej niezliczonych przygodach, niż o tym, jak ono się zakończyło. Tym bardziej, że naprawdę jest to dla mnie dość trudne. Ale myślę, że jest to sprawa, o której warto powiedzieć też ku przestrodze. Jeżeli chcecie sobie to przypomnieć, jeżeli interesuje Was ta sprawa, albo tak jak ja, jesteście wielkimi fanami Violetty Villas i bardzo Was przejmuje to, co się z nią stało, to zapraszam Was do oglądania. Elżbieta B., bo tak później za sprawą jej wyroków przyszło o niej mówić publicznie, była przyjaciółką Violetty Villas już od lat 80. Zaczynała jako jej garderobiana. I faktycznie w pewnym momencie słyszał o niej każdy, kto słyszał również o Violetcie Villas. To, co tak naprawdę między nimi było, do dzisiaj w dużej mierze jednak pozostaje tajemnicą. Ale naprawdę głośno zrobiło się o tej relacji w 2008 roku, gdy Violetta Villas zdecydowała się przepisać cały majątek właśnie Elżbiecie, wydziedziczając syna, wnuka i dzieci zmarłego rodzeństwa. Dom w Lewinie Kłodzkim należał do rodziny Violetty Villas od lat 40. Sama artystka wróciła do niego w latach 90. I wtedy właśnie Elżbieta zaczęła być jej opiekunką, gosposią i w pewnym sensie najbliższą osobą. Natomiast jeśli chodzi o późne lata Violetty Villas, bardzo dużo złego zrobiły jej media. Głównie wtedy, kiedy trafiła do szpitala psychiatrycznego. Media wtedy oszalały na jej punkcie. Jak to dokładnie wyglądało, zaraz Wam opowiem. Ale rodzina przejęta jej losem próbowała jeszcze wtedy do niej dotrzeć, choć Violetta Villas przekonywała, że pozostaje z synem w konflikcie. Jednak ten cały czas przekonywał matkę, że chce się nią zaopiekować, chce ją zabrać do siebie, ale Violetta na to nie pozwalała. Wróciła do domu rodzinnego w Lewinie Kłodzkim i ponownie trafiła pod opiekę Elżbiety. W wywiadzie w tamtym okresie udzielonym Faktowi mówiła: pani Ela to dziecko takie, które ja bym chciała mieć zamiast mojego syna i chcę, żeby ją Pan Bóg błogosławił za wszystko, co dla mnie robi. Mnie trzeba pomóc, a mój syn tego nie robi. Nigdy. To on jest przyczyną całego nieszczęścia, ale nie Ela. Niech Bóg ją błogosławi i nie pozwoli jej nigdy ode mnie odejść. Już wtedy wiele osób uważa, że Violetta Villas jest zmanipulowana, że nie ocenia sytuacji obiektywnie, tym bardziej, że cały majątek przepisuje właśnie Elżbiecie. Ale oczywiście pojawiają się też głosy, że widocznie Violetta Villas ma powód, żeby tak to oceniać. Natomiast w Polsce wtedy dzieje się coś na miarę tego, co często robią tabloidy za granicą gwiazdom. Czyli Violetta Villas jest po prostu prześladowana. Wokół jej domu trzeba wyciąć drzewa, bo paparazzi się na nie wspinają, żeby zrobić jej zdjęcia. Tej starszej już kobiecie, która wyszła ze szpitala psychiatrycznego, jest pewnie podłamana, być może bez tego pięknego makijażu i długich włosów, do których nas przyzwyczaiła. Przez to jednak Violetta Villas zaczyna bać się dziennikarzy, czuje się prześladowana.
a tak naprawdę zaczyna mieć manię prześladowczą. Prowadzi także schronisko dla zwierząt, których to ciągle przybywa, ponieważ robi to niestety nieumiejętnie. Ludzie stale podrzucają zwierzęta, które rozmnażają się, bo gwiazda nie ma pieniędzy na ich sterylizację, kastrację, zastrzyki, opiekę weterynaryjną. Ale psom jest w stanie oddać wszystko. Ma podejście, że im nie może niczego zabraknąć, ona sobie jakoś poradzi. W tym czasie pomagało jej wiele osób ze środowiska artystycznego, Michał Wiśniewski czy Edyta Górniak. Ale kiedy właśnie trafiła do szpitala psychiatrycznego, jej schronisko zostało zamknięte. Zwierzęta odebrane, a Violetta Villa w wywiadach czuje się skrzywdzona, zraniona. Zapowiada, że będzie walczyć. To po raz kolejny przekonuje ją do tego, że cały świat jest przeciwko niej. Syn, media, nawet ci ludzie, którzy zabrali jej zwierzęta. Nie rozumie, że to dla ich dobra. W 2007 roku na zakończenie programu Wideoteka Dorosłego Człowieka śpiewa napisaną przez siebie piosenkę W Lewinie koło Kudowy z dedykacją dla swoich wrogów, żeby się nawrócili. W Lewinie koło Kudowy zraniono serce me, zraniono moje zwierzęta, co tak bardzo kochały mnie. Dlaczego serce me płacze, a rany tak bolą mnie? Bo każda zdrada jest grzechem, o Boże, wysłuchaj mnie. Jednak teraz z perspektywy czasu wiadomo, że z Violettą Villas już w 2011 roku działo się bardzo źle. A nawet ci, którzy z nią się kontaktowali, nie mieli wątpliwości, że pada ona ofiarą przemocy. Ale Violetta nadal nie daje sobie pomóc. Umiera pod koniec tego roku, mając zaledwie 73 lata. Później Gazeta Wyborcza dotrze do akt sprawy dotyczących Elżbiety B., opiekunki Violetty Villas, i przytoczy, jak wyglądały jej ostatnie dni. Miała spuchnięte nogi, była schorowana, snuła się po pokojach, mówiła jedna z sąsiadek. Dziennikarka Mariola Pietraszek, która widziała dokumentację, ujawniła szczegóły sekcji zwłok. To było przerażające. Musiała przejść udar, bo nie miała 1/4 części mózgu. Pomogłam rodzinie Violetty w znalezieniu lekarza, który zinterpretuje te wyniki. I to, czego się dowiedzieliśmy, wskazuje na to, że musiała bardzo cierpieć przed śmiercią i z pewnością nie była leczona. Zdradziła także, że jeszcze za życia wokalistka zadzwoniła do niej i powiedziała: pamiętaj, że jak umrę, to nie będzie śmierć naturalna, twierdziła. Gazeta Wyborcza podawała także, że Violetta Villas kilka dni przed śmiercią spotkała się z prawnikiem, który był przerażony jej stanem. Jak zeznał, wyglądała fatalnie, ale opiekunka nie chciała zawieźć jej do szpitala, twierdząc, że tylko się potłukła. Przerażająco również brzmi relacja lekarza, który w dniu śmierci Villas przyjechał do jej domu. W pomieszczeniu było zimno, brudno, czuć było zapach moczu. Zmarła leżała w pozycji nienaturalnej, na baczność, była brudna. Jej włosy były krótko obcięte. Prokuraturze nie udało się ustalić ostatecznej, jednoznacznej przyczyny śmierci Violetty Villas. Mogło być nią zapalenie płuc, zator płucny, w związku z komplikacjami po złamaniu nogi. Jednak sekcja zwłok wykluczyła, że Violetta Villas padła ofiarą zabójstwa albo że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Artystka jednak zdecydowanie miała bardzo wycieńczony organizm i widać było, że dłuższy czas leżała w łóżku. Była odwodniona, cierpiała na uogólnioną miażdżycę, marskość wątroby z niewielką żółtaczką i powiększoną śledzionę. Na płacie potylicznym prawej półkuli mózgu miała dużą jamę udarową. I tutaj właśnie wszyscy zaczęli się zastanawiać, czemu, skoro Violetta Villas była pod opieką, jej stan był tak straszny. Co na to wszystko Elżbieta, która przecież miała się nią opiekować jako jej najbliższa osoba, przyjaciółka. Faktycznie tego dnia, kiedy zmarła Violetta Villas, wezwała ona pogotowie. Nie udało się jej wtedy przesłuchać, bo była pijana. Miała prawie 3 promile alkoholu we krwi. Zadzwoniła około 21:00. Policja stwierdziła zgon, który wtedy uznano za naturalny. Następnego dnia prokuratura okręgowa w Świdnicy poinformowała jednak o wszczęciu postępowanie, które miało wyjaśnić przyczyny śmierci Violetty. W 2014 roku z kolei Super Express donosił, że piosenkarka umarła z powodu zagłodzenia. To był dosłownie sam szkielet, przerażający widok. Jej ciało było wychudzone, mówił informator. Ale zaraz po śmierci artystki jej opiekunka chętnie rozmawiała z mediami, mówiąc o tym, jak wyglądały ostatnie chwile życia Violetty Villas. I była to diametralnie inna opowieść niż ta, którą później przytoczyła Gazeta Wyborcza.
i która powstała na kanwie dowodów. W rozmowie z faktem Budzyńska wyznawała, że nic nie zapowiadało śmierci gwiazdy. Przez cały poniedziałek miała czuć się dobrze, nie skarżyć się na żadne dolegliwości, a wieczorem poszła się położyć i w tym czasie Elżbieta miała zapalić w piecu, nie było jej koło godziny. Kiedy wróciłam, by zapytać ją, co ma ochotę zjeść na kolację, leżała bez ruchu, nie odpowiadała, relacjonowała opiekunka. Odeszła tak delikatnie, tak lekko, po cichu, jak odchodzą tylko anioły i ludzie, którzy na to zasłużyli, mówiła tabloidowi. Ale później okazało się, że niestety nie dane jej było odejść w taki sposób, a odeszła w taki, na który na pewno nie zasłużyła. Proces kobiety ruszył w 2018 roku, zakończył się rok później. Kobieta została oskarżona o przyczynienie się do śmierci Violetty Villas i skazana na 1,5 roku więzienia. Syn gwiazdy zadawał wtedy szereg pytań. Dlaczego we krwi jego matka miała ogromne stężenie tlenku węgla? Czy została zaczadzona? Czy ktoś palił przy niej papierosy przez kilka dni? Dlaczego miała świeże złamania kości udowej, mostka i żeber, które przy oddychaniu musiały przecież straszliwie boleć? Mogła zostać pobita, kopnięta, mogła upaść i złamać tę nogę. Nie wiem jak było, ale wiem, kto wtedy sprawował opiekę nad moją mamą, mówił w rozmowie z dziennikarzami Krzysztof Gospodarek. Elżbieta by jednak domagała się uniewinnienia, ale sąd skazał ją za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad Violettą Villas. Już wcześniej została prawomocnie skazana na 10 miesięcy za nieudzielenie jej pomocy. Jednak przez cały czas tego procesu kobieta mieszkała w domu Villas, a ten popadał w coraz większą ruinę. Na podwórku walają się butelki po alkoholu, pojawiła się także pijana Elżbieta oraz jej równie nietrzeźwa koleżanka, która tam pomieszkuje, pisał Super Express w 2013 roku. Według syna wokalistki to właśnie fakt, że Elżbieta miała dziedziczyć cały majątek, sprawił, że nie pomagała Violetcie Villas. Nie zależało jej na tym, by żyła jak najdłużej. Zmuszała Villas do picia alkoholu, głodziła ją, zamykała w zimnym pokoju i wpędzała w manię prześladowczą. Podsycała i utwierdzała w niej lęki, w tym zwłaszcza przed służbami specjalnymi i mediami. Czytamy w uzasadnieniu wyroku. Nie udzieliła pomocy, na pogotowie zadzwoniła dopiero godzinę po śmierci artystki. Sama Elżbieta nie pojawiła się na żadnej rozprawie, a o wyroku dowiedziała się od dziennikarzy. Nie pojawiła się także w wyznaczonym terminie w areszcie. Dopiero kiedy zagrożono jej doprowadzeniem tam siłą, pojawiła się w 2020 roku. W międzyczasie sąd unieważnił testament Violetty Villas i całą posiadłość otrzymał syn artystki. Dlatego kiedy kobieta wyszła z więzienia, nie miała dokąd wracać, ale to jej nie powstrzymało. Najpierw koczowała w namiocie rozstawionym w ogródku i w rozmowie z faktem zapowiadała: będę walczyć o ten dom, bo tu mieszkają wspomnienia moje i mojej kochanej Violetki. Ale dom jest w takim stanie, że właściwie jego wyremontowanie przewyższa jego wartość. Na dodatek przez ten czas, kiedy stał pusty, był regularnie plądrowany. Złodziej splądrował garaż i pokoje, zabrał pamiątkowy wazon z dedykacją, który był nagrodą dla mojej mamy. To nie pierwszy akt tak podłej profanacji na terenie nieruchomości. Dom został splądrowany, rzeczy mamy widywano na aukcjach w internecie. Ja w kupie śmieci na podłodze znalazłem jej pamiętnik i listy. Zdjęcia, dokumenty, pamiątki po moich rodzicach, mówił Krzysztof. I tak jak powiedziałam wam we wstępie, za życia gwiazdy ludzie mieli bardzo różne opinie na temat tego, co działo się z Violettą Villas, po jakiej stronie tego sporu, który został wykreowany między Violettą Villas a jej synem, między opiekunką a synem artystki. Się opowiedzieć, ale myślę, że z dzisiejszej perspektywy jest to jasne i oczywiste. Gdy po śmierci wokalistki wyszło na jaw, w jakich warunkach żyła i jak wyglądały jej ostatnie chwile, chyba nikt nie ma wątpliwości, że doszło do strasznych rzeczy. Niestety bardzo często tak się właśnie dzieje, kiedy osoba, która ma pewne problemy, sama nie jest w stanie sobie pomóc ani pozwolić innym życzliwym osobom na to, żeby jej pomogły. Myślę, że warto w życiu jednak mieć na uwadze to, żeby nie ufać bezkresnie jednej osobie. Bo niestety są ludzie, którzy potrafią to wykorzystywać dla swoich własnych celów, choć wydają się być wspaniali. I być może Violetta Villas z głębi serca o tym wiedziała i być może właśnie dlatego tak bardzo kochała zwierzęta, które mają pewnie wiele, wiele cech mniej od ludzi, ale jedna
zdecydowanie jest im zbędna. Nie potrafią udawać i to właśnie myślę, że chwytało Violettę Villas za serce najbardziej, bo w swoim życiu spotkała naprawdę wielu ludzi, którzy niestety bardzo dobrze udawali. I tak było do końca jej dni. Pamiętajcie, że o Violetcie Villas zrobiłam już odcinki, o jej życiorysie, o jej małżeństwie, o jej weselu. Jeżeli chcecie pozostać z tą artystką trochę dłużej, to oczywiście zapraszam Was do karty. I napiszcie mi, czy odcinki z tej serii będą dla Was interesujące i o kim chcielibyście, bym Wam opowiedziała jeszcze w przyszłości z Polski albo z zagranicy. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia.